Pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem i chcę Was zachęcić, żeby się uśmiechnąć, wziąć oczy do góry, do nieba i razem z Jezusem wszystko przeżyć dzisiaj razem. Chcemy z Jezusem, to będzie dobry dzień. Dzisiaj Ewangelia mówi o tym, że Jezus pyta tak, dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Pyta o to faryzeuszów, którzy oskarżają Jezusa. Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Pan Jezus zna nasze myśli. Pan Jezus wszystko o nas wie. To jest jasne, że wszystko o nas wie, ale często zapominamy, że zna nasze myśli. Uważamy, że świat myśli w naszej głowie jest takim światem naszym, takim niedostępnym, zamkniętym. A nawet gdybyśmy tam mieli wpuścić Jezusa, trochę się krępujemy, bo oto odkryje coś w naszych myślach. Otóż dzisiaj jest dobra nowina. Pan Jezus zna nasze myśli. Te pokręcone, te głupie myśli i te piękne myśli. Zna wszystkie, więc nie musisz się bać, tylko możesz powiedzieć, Panie Jezu, wejdź w moje serce, wejdź w moje myśli i przemień je. Nie musisz się wstydzić Jezusa, nie musisz się krępować przed Jezusem, tylko powiedzieć, Panie Jezu, Ty i tak to wiesz. Więc zapraszam Cię, wejdź w moje myśli, niech one będą bardziej Twoje, niech będą bardziej jasne. Te wszystkie mroczne myśli, niech się rozproszą, jak Twoje światło się pojawi. Do tego dzisiaj nas inspiruje Ewangelia, żebyśmy tak się pomodlili. Zapraszam Cię, Jezu, w moje myśli. Zapraszam Cię, Jezu, w myśli każdej osoby, która ogląda Zoom. Niech każdy z nas doświadczy jasności myśli, bo Ty jesteś w naszym sercu. Pomódlmy się dalej. Teledyskiem mocnym w duchu, tutaj go mamy. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. I życzę Wam dobrego dnia, jasnego dnia z Chrystusem, z Panem Bogiem.